Właśnie zestawu, bo mimo tego, że tam chłopaki odtłumaczyli to na ostatnim filmie, to pojawiały się pytania. Może na czarnym tle będzie widać. Powietrze zaczyna bąblować. Przynęta się pięknie odsłania. O, ona sobie teraz wypadła. Poszedł. No. No, po prostu potwierdza to, że... Kurwa, jeszcze raz. Przekładamy, pyk. Tu jest takie zabezpieczenie. Blokujemy. I po prostu zsuwamy, nie? Kukurydzę z kulą na włosa. Patrzcie, jak płynie sobie. Grube te karpie takie. Patrzcie, na taki pelet by wziął. O nie, żyłka jest cała dobra, żyłka jest cała zluzowana, także chyba najprawdopodobniej się coś zacięło. Idę. www.wędkarstwolucio.pl. Ryby, 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 witam was serdecznie. Dzień dobry Rzeszów, dzień dobry Polsko. Mamy 10 maja, godzina 5, niestety zaspałem. Na zewnątrz już jest jasno, jak widzicie za mną. Jadę na Lipie. Dzisiaj no praktycznie można powiedzieć, że będę sam łowił. Aczkolwiek nad wodą ma być Piotruś. Tylko on będzie spinningował. I Marcin siedzi od wczoraj już wieczorem do niedzieli. Zostaje taki weekend ma nad wodą. Ja niestety nie mam tyle czasu, żeby z nimi siedzieć. Ale jadę sobie po prostu tak na kilka godzin. I będziemy działać. Łowisko Lipie koło Rzeszowa, to jest województwo podkarpackie, gdyby ktoś nie wiedział, okręg PZW Rzeszów, bo się o to pytacie, gdzie łowimy rybki. No i cóż, nastawiam się dzisiaj na małe karpie i leszcze. Metoda oczywiście drgająca szczytówka, czyli feeder, kuleczki malutkie i kukurydza. Nawet nie mam ze sobą robaków, będę nęcił peletem. Mam ze sobą pelet, zanętę, pokażę wam, jak to rozrobię. Dwie konsystencje sobie zrobię, dwa rodzaje tego nęcenia. Zobaczymy, co rybce będzie odpowiadać, czy będą jakieś wyniki. Jestem, kurczę, troszeczkę niewyspany, bo spałem 2 godziny. Miałem troszeczkę ciężki tydzień i dzisiaj jeszcze dzisiaj. No teraz są akurat w Rzeszowie pewnie w większości miast juwenalia trwają. Także spałem 2 godziny i jadę odpocząć do boju. Patrzę, kamgiełka piękna się unosi. Teraz przez nią jadę. Jestem już na Lipiu. Jak widzicie, unosi się mgiełka. Czyli woda jest cieplejsza niż temperatura na zewnątrz. No jak patrzyłem wczoraj, no to powinno być teraz około 6 stopni. 6-7. Zobaczę jeszcze w samochodzie. Jest dokładnie 6 stopni, widzicie? Także jest 6 stopni. Woda paruje. Ustawię też, zaczyna się wschód słońca. No zaspałem, kurczę, zaspałem. Chciałem być nad wodą, skoro świt, ale niestety, no. Budzik mi zadzwonił, przekręciłem się na drugi bok i zasnąłem. Czasami tak się dzieje. Szukam Marcina, rozstawię się gdzieś obok nich i działam. Są chłopaki, Piotr już stoi. Hello. Hello. Co ty, nie może nie gadać, że masz czerwony termos? No taki mam. Kurwa, taki jak ja, wibrator? Zrobiłeś sobie kawę? Poczęstowy? Wiesz co, kupiłem. Zatrzymałem się, bo tak byłem zaspany, że masakra. Hello, jak tam nocka? Nisko i bez podpisu. Co, działaliście? Tak? Cześć. No i co? Jakie wyniki? No już miałem 3 brania, kurwa. To wiesz, prawda jest taka, że to też żeśmy rzucili na start do wody, to wpłynęły 2-3 amury i do widzenia. Teraz trzeba wyniki. Zobaczcie, tutaj jest Lipianie. Chłopaki siedzą tam. Tam są miejsca zajęte, a tutaj zobaczyłem, że się ryba spławia. A mniej więcej w takiej odległości od brzegu. Patrzcie, jak tam bąbelki lecą.
Możliwe, że tutaj jest po prostu zanęcony, że ktoś tutaj usiadł i chyba zaryzykuje i tutaj sobie rozstawię wędki. Jeszcze w tym miejscu nie łowiłem nigdy. Nie nastawiałem się na karpie, więc spróbuję. Dziesiątki chyba, jeszcze się upewnię. To nie ma napisane, ale to są dziesiątki. Bo też wiecie, rozmiar kulek zależy też od producenta, nie? Także dziesiątka dziesiątce może być nierówna. To są te śmierdzące kraby, średnio skuteczne. Tutaj mam fajne kuleczki. To jest śliwka z alkoholem. Pokażę wam, jak wygląda. I patrzcie, to też jest niby dziesiątka, a jest kuleczka praktycznie mniejsza, 1/3 od tamtych, które wam pokazywałem. Tu jest jeszcze dip do tego, żeby je zadipować. No i kukurydza, nie? Kukurydza podstawa, jako tonąca, no bo te wszystkie to są pupapy pływające. Jest tutaj akurat przy moim stanowisku tablica informacyjna. To wam pokażę. Wyrobisko pożwirowe lipy, 10 hektarów. Obowiązuje zasada wędkowania. Zakaz zabierania amura, górny wymiar ochrony karpia od 60. Bardzo dobrze, że jest takie ograniczenie właśnie wprowadzone. Palenie ognisk tylko w miejscach wyznaczonych. Zakaz kąpieli, brodzenia, wynoszenia i wywożenia wszelkimi możliwymi sposobami zanęt i przynęt oraz połowu ze środków pływających, czyli łódkami tak samo nie można wywozić. Zakaz biwakowania przyczepami kempingowymi i kempingowozami, kamperami. I obowiązuje bezwzględne przestrzeganie porządku, no to tak jak na każdym zbiorniku, nie? Bardzo fajne te tablice są, teraz widzę, nie są zdewastowane, są już na drugim łowisku. Jestem ostatnio w Wyryni, takie coś było. Jak widzicie, no ładnie to wygląda i tutaj wypatrzyłem, na środku markera ktoś postawił. Nie wiem, czy mi się go uda, bo nawet dwa markery stoją. Nie wiem, czy mi się to uda namierzyć, o. Widzicie? Deszcz pada. Dobra, rozstawiłem się. Jak widzicie, pierwszy raz chyba w tym roku udało mi się, że łowię sam. Także takie wypady też są potrzebne, żeby sobie troszeczkę odpocząć. Nie wiem, czy będą brania. Pierwszy raz łowię tutaj na tej miejscówce. Zestawy zarzuciłem. Tutaj na tej pierwszej wędce jest zarzucona kuleczka śliwka z alkoholem. Jeszcze dodatkowo zdipowana. Na drugiej wędce są dwa ziarenka kukurydzy. Bardziej pod amura. I tak bardzo delikatnie się nastawiam, nie na jakieś grube ryby. Mam żyłki 18 założone na obydwu wędkach, także nie sądzę, żebym był w stanie wyciągnąć rybę powyżej 10 kg. Ale chciałbym taką drobnicą się pobawić, drobnymi karpiami, drobnymi jakimiś amurkami, leszczami, bo tutaj ładne leszcze są. I dobra, tutaj jeszcze zapomniałem wam pokazać, tak wygląda ten pelet, już namoczony. No idealnie mi się udało zrobić konsystencję, także nie muszę dodawać zanęty, nic kombinować, do foremki idealnie wchodzi. Formuje się pięknie zestaw.
Także tak wygląda, jeszcze wam zanętę pokażę, którą już tutaj prawie miałem pół wiadra, ale już zwodowałem, nie? Zanęciłem naprawdę na grubo, dodałem jeszcze kukurydzę i tutaj są resztki peletu, które wnęciłem, trochę mi do wiadra powpadało. No i tutaj taką resztkę na donęcenie sobie zostawiłem za 5 godzin, jeżeli nic się nie będzie działo, to jeszcze donęcę. Myślę zestawu, bo mimo tego, że tam chłopaki odtłumaczyli to na ostatnim filmie, to pojawiały się pytania, może na czarnym tle będzie widać, więc ja używam zwykłego przyponu włosowego, to jest tak zwany węzeł bez węzła. Dwa ziarenka kukurydzy tutaj są akurat na tym zestawie, to są haczyki kordy. Przyponek widzicie długości 5 cm, to jest nie dłuższy niż długość tego podajnika, nazwijmy to. No i teraz w jaki sposób to zrobić, nie wiem czy mi się jedną ręką uda. Ale bierzecie foremkę, w której jest tutaj ta dziurka na środku, tak? Na kulkę. Tutaj wsadzamy kulkę, albo w tym przypadku akurat kukurydzę. Ja to robię jedną ręką, więc to troszeczkę niezgrabnie wygląda, nie? Przysypujecie sobie pelecikiem. Ja robię tak, żeby ten przypon wystawał tutaj na zewnątrz tej dupki. No i co? Wyciskamy, przyciskamy. Jak widzicie, ładnie się formuje. I wyciągamy ten zestaw, nie? O! I tak wygląda. Tak wygląda do rzutu zestaw gotowy, nie? Widzicie, pięknie jest prezentowana przynęta. I jeszcze pokażę tutaj do testów w wodzie, jak to będzie wyglądać. To też lewą ręką akurat spróbuję to zrobić. Zobaczycie, jak się zestaw zachowuje, jak wpada do wody. On zawsze się ustawia przynętą do góry z tego względu, że obciążenie jest od spodu, nie? Dobra, pyk. Widzicie, zestaw opadł na dno. Jest tutaj i prosi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. No, widzicie? Zaczyna pracować, teraz już coraz bardziej się zaczyna rozwalać. Powietrze zaczyna bąblować. Przynęta się pięknie odsłania. O, ona sobie teraz wypadła. Praktycznie koszyczek jest całkowicie niewidoczny. Haczyk jest niewidoczny. I tak ryba widzi to w wodzie. No taka jest istota, po prostu istotą metody jest to, co chłopaki mówili. Nęcenie bardzo punktowe, precyzyjne podawanie przynęty w ten sam punkt i drobny pelecik, który będzie wabił tą rybę. No która rybka by się na to nie skusiła? No i wiadomo, może niektórzy stosują jeszcze takie podciągnięcie zestawu, jeżeli coś się nie dzieje, powiedzmy tam po 15 minutach można go delikatnie odsunąć. Dwa poruszenia korbką. Pelek, jak widzicie, taką smugę zrobił. Można jeszcze w ten sposób kombinować. Dalej i tak zestaw jest niewidoczny dla ryby. Ta końcówka jeszcze trzyma się w zbiorniku. O kurczę, muszę iść parasol rozłożyć, bo też zaczął lać. Dobra. No nie zdążyłem dojść do samochodu po parasol. Popatrzcie, słońce się przebiło przez chmurki, także na razie się chwilę wstrzymuję, ale dalej deszcz pada, jak widzicie, nie? Taka pogoda dzisiaj strasznie kapryczna, jest zmienna. Dobra, puściłem ten zestaw, rzuciłem. One są mniej więcej tutaj, na tej odległości. Tutaj jest taka tabliczka. Nie wiem, czy ją będzie widać. I strefa nęcenia jest tutaj. Mniej więcej obydwie wędki mam zaklipsowane, także będę starał się rzucać, tak jak mnie poinstruowali chłopaki, punktowo, cały czas w jeden punkt. No i zobaczymy. Taktyka, jeżeli chodzi o przynęty, o moje zestawy, jest taka, że przez pierwsze dwie godziny nic nie zmieniam. To znaczy, na lewej ręce zostaje kukurydza, dwa ziarenka, na drugiej zostaje ta kuleczka śliwkowa. Ona jest taka śmierdząca troszeczkę z alkoholem, ta zdipowana, i przez dwie godziny totalnie nic nie zmieniam tych przynęt, ale co 15 minut obydwa zestawy przerzucam, żeby punktowo sobie tym peletem karpiowym. To jest karpiowy, on jest taki śmierdzący, taki troszeczkę podobny do halibuta jest zapach tego peletu, ale czuć, że to jest na bazie chyba mączek jakichś rybnych, taki no podoba mi się, fajny ten pelecik jest i ładnie pracuje, także przez pierwsze dwie godziny, co 15 minut punktowo nęcę. No i proszę, mam branie na kuleczkę. Zaraz po zarzuceniu. Nie wiem, jak to się nagra. Muszę postawić tutaj kamerę. Czy cokolwiek będzie widać. Musicie wierzyć mi na słowo.
Nie jest to coś dużego. Chyba leszczyk będzie. Bo idzie bez walki. Albo malutki karpik jakiś. Dosłownie przerzuciłem zestaw, minęło, nie wiem, 40 sekund i mam branie. O, malutki karpik. Popatrzcie. Malizna, kurczę, ale jak mi weźmie większa ryba, to ja sam tego nie nagram. Jest. Proszę, zapięty za dolną wargę. Idealnie na kuleczkę czerwoną. Malizna, no bo malizna, ale jest pierwsze branie, także no rewelka. Odhaczę go. Czyli zestawy poprawnie zrobione. Metoda działa. Ryba weszła w łowisko, zanęcone i jest. I o to chodzi. Właśnie dzisiaj na takie rybki się nastawiam. Poszedł. No. No chciałem wam jeszcze powiedzieć, że ten pierwszy karpik, on wziął pół godziny po rozpoczęciu tej taktyki przerzucania co 15 minut, także rybom to w ogóle nie, jak widać, nie przeszkadza. Wiadomo, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale taktyka na razie jest skuteczna, bo coś się zaczęło dziać i on wziął dosłownie 40 sekund po zarzuceniu zestawu, czyli dopiero co ta kulka wyskoczyła z koszyczka. Jak widać, zestaw wcale nie musi leżeć przez, nie wiem, 3-4 godziny, przy takich małych rybach oczywiście, jak jałowie, nie? Tylko można przerzucić i jest branie, nie? Na razie nic nie zmieniam, za 15 minut znowu przerzucam zestawy, zobaczymy. No i to jest właśnie lipie. Pogoda cały czas się zmienia, padał deszcz, wyszło słońce, teraz znowu słońce zaszło, zerwał się wiatr, musiałem się ubrać, bo mi zimno się zrobiło. I tutaj cały czas tak pogoda się zmienia i nieraz to jest tak, że tak wieje, że łeb urywa. Także taka jest specyfika tego łowiska. No teraz już dobrze się rozpadało, musiałem niestety parasol rozłożyć. Wszystko sobie tutaj złożyłem na kupkę i czekam, tylko podbierak został na deszczu, ale to on może wymoknąć wędki tak samo. No i leje, nie? Na razie poza tym jednym karpikiem nic więcej się nie wydarzyło. Za 5 minut znowu przerzucam zestawy, a zapowiadali w prognozie pogody, że ma nie padać. Prawdopodobieństwo opadów było 0%. Idzie łowca Piotruś. Co ty zrobiłeś? Okonek? Szczupaka. Nie, okonka. Co, szczupak się obciął, tak? No, szczupak. Ładnie. 26. 26 mierzyłeś go? Tak. No taki. Jeden uciekł. Ładnie. Kilka brań. Dobra, dam mu chwilę odżyć i wypuszczam. Czy jeszcze chwilę? Jeszcze. Mi się już apetyt powoli wyostrzył. No, śmiało pada, no, nic nie wolno wierzyć w te pół godziny. Nie. No Piotr się kłóci ze mną, że to nie jest ten termos, co ja mam. Nie jest, bo to nie jest podobny do wibratora. Ale co, też żona ci kupiła? No. To w Biedronce. To w Biedronce, no widzisz, kurde, mi na Allegro kupiła i popatrzcie. Nie używamy. No ale podobny jest, no kolor gustowny. Nie ma co.
Ale kawa smakuje, nie? To jest, nawiązuje do tej czerwonej rękawiczki w zimie. Tak, tak. No las nad wodą musi być. I wziąłem termos i ryba jest, nie? No. Pozdrawiamy żony. Buziaczki, pierdziaczki. Jest kolejne branie na tą kuleczkę śliwkową. Coś małego. Troszeczkę większy może karpik będzie chyba. Ale odjazd ładny był, nie? Piękny. Tylko zajęczało. O, będzie większy. Ale gigant ryba to nie jest. Patryk walczy. Ja tutaj mam żyłki 18, także to... No już widać. Jest bestia. Dać ci podwierak? No daj, bo się boję, że... Czekaj, ja sobie wezmę. Stój, lego. Zaraz na tą drugą wędkę też zakładam. Kulę. Że skrzyniową założę dla odmiany. No i coś tu jest. No ten jest większy. Wiesz, się ładnie zacina. Też za dolną wargę. No. Kuleczka z boku. O, pięknie. Też odjazd ładny zrobił, nie? A patrz, jaki gruby. Jak z ikrą. Nie? No na żar się tej zanęty coś tam nawrzuca. No tak. No taki karpik malutki, ale grubiutki, no zdecydowanie większy od tamtego. Przepiękne. Zdjęcie pyknięte, zdrowiusieńki do wody. Od razu, nawet do siaty ich nie daje, żeby nie męczyć. Idź. Widziałeś, jakie pożegnanie? No, gratulacje. No dzięki, kurde. Jedna kuleczka, zakładam na drugą, tam gdzie mam kukurydzę, bo nic nawet nie pyknęło. Zakładam kulkę brzoskwiniową i jedno ziarenko kukurydzy założę. Pokażę wam jeszcze tak. Kupiłem sobie takie wiertełko połączone razem z przepychaczem, nie, do zakładania kulek i kukurydzy właśnie na włosa. I teraz na tej pierwszej wędce, co mam kukurydzę, co się nic nie dzieje, zakładam jedną kuleczkę brzoskwiniową. Teraz straszny wiatr, nie wiem, czy coś będzie słychać. To są takie malizny, nie? Ale to nic, bo to i tak trzeba przewiercić. Mam nadzieję, że będzie widać. Tu nic skomplikowanego właściwie nie ma, no nie? Bierze się kulę. No. Wiertełkiem robimy dziurę. Pyk. Po to, żeby wiadomo, włos tędy trzeba przesunąć. I teraz tak, jak chcemy, żeby kulka była na górze, a kukurydza pod spodem, no to wiadomo, najpierw musimy kulkę nałożyć. Jakbyśmy chcieli na odwrót, no to najpierw kukurydza, a później. Ja robię tak właśnie, żeby najpierw była kula na włosie, która będzie podnosiła kukurydzę, bo jednak jestem jeszcze wierny tej kukurydzy, nie? Znajdę jakieś ładne ziarenko, o. I tak samo, przekuwamy. Żadnej filozofii nie ma, nie? Tutaj... O, i teraz wyciągam dopiero wędkę z wody. No i pokażę wam, jak to założę. No i dobra, i teraz mam tutaj założone dwa ziarenka kukurydzy i one są zabezpieczone takim stoperem plastikowym jakby. O, widzicie? To jest zatopionym, on jest przeźroczysty, że nic nie widać. Więc po prostu to ściągam. Ściągam te... Chociaż... Nie, dobra, obydwa ściągnę. One już trochę w wodzie leżały. Ściągam. Mam włosa teraz, jak widać, uwolnionego, nie? Bierzemy teraz ten przyrząd do nakładania. Tutaj mamy pętelkę na włosie zrobioną, więc przeciąga się. Trzeba zahaczyć tutaj tym zadziorem. Przekładamy, pyk. Tu jest takie zabezpieczenie. Blokujemy. I po prostu zsuwamy, nie? Kukurydzę z kulą na włosa. Pyk. Ja sobie robię tak, że jeszcze trzymam razem z tym
uchwytem i tutaj przykładam teraz ten stoper plastikowy przez to oko. O, teraz ściągamy tą szpatułę i ten stoper, on jest taki w kształcie takiego V, nie? I wsadzam go po prostu do dziury w kulce albo w kukurydzy, zależy co tam jest, co jest po prostu ostatnie na włosie. O, pyk. I zobaczcie, tak wygląda. Tu mi się troszeczkę żyłka, zaraz to odplątam w tą stronę. Pyk. I zobaczcie, tak wygląda ten zestaw, nie? No nic skomplikowanego, ale pokazuję, bo dużo osób prosiło, żeby dokładnie to omówić. Haczyk to jest korda z takim wygięciem. Bardzo ostry, do tej metody właśnie dedykowany. No i zobaczcie, tak wygląda ten sam zestaw już zatopiony w tej formie do metody. Wiadomo, że ta kulka wyskoczy, jak opadnie na dno, bo to jest pop-up, czyli kulka pływająca. Dwa obroty korbką. Znowu też zaczął kropić. Bendeczki na razie stoją, przed chwilą przerzucone. Musiałem niestety zrobić znowu schronienie przed deszczem. I co? I z Piotrusiem stwierdziliśmy, że czas na wsiadanko. Godzina 10 wybiła. Zrobiliśmy kamuflaż dla grilla. I Piotruś kucharzy. A tak troszeczkę. Padło mi coś pod koła, jak rano jechaliśmy tam. A akurat się stało. Ja też tam sum co tam. Sum wyjęcie. Nie tam złożył ostatnio. Jakieś skwiarki. Przestaje już powoli robić. Musiałem się niestety zginąć pod parasol. Z całym majdanem. Bo niestety, no deszcz. A nie mam żadnego płaszczu przeciwdeszczowego. I sobie tak siedzę, zaraz wychodzę, bo już się przejaśnia na horyzoncie, także... Nie wiem, czy to będzie widać. Już jest białe, niebieskie niebo, białe to się robi. Jest jeszcze szansa, że może słoneczko wyjdzie, także w ogóle mi to wszystko wyschnie. Na razie brań nie ma. Zaraz przestanie całkowicie padać, przerzucam zestawy, bo już leżą 40 minut. Brzusiu pełny, kiełbaska zjedzona. I zabieram się za robotę. Okej, muszę zrobić zmianę, bo nie mam branie. Zmieniam tą kuleczkę brzoskwiniową, którą miałam założoną z kukurydzą na pelet truskawkowy, jankowami. I ten pelet sobie dodatkowo zadipowałem w tym dipie, który mam. Tak to mniej więcej wygląda. Rzucam teraz na lewej ręce taki zestaw. Trzeba kombinować, bo to inaczej nic nie ruszy. Jest załamanie pogody, teraz widzicie, znowu słońce wyszło. Masakra, parasol jeszcze nie zdążył wyschnąć. Cały czas się pogoda zmienia, więc kombinuję. Tutaj sobie zanęta już leży którąś godzinę, jak widzicie to jest zanęta, to żółte, a tutaj z boku jest pelet i mimo tego, że one już leżą kilka godzin w tej wodzie, to zachowują swoją konsystencję. Wiadomo, że tutaj przy brzegu, bo one leżą przy brzegu samym, nie? Tutaj ryby nie pływają i po prostu ich nie rozburzają, bo normalnie ryby by machały ogonkami, tam podziubały coś i to by inaczej wyglądało. Nareszcie coś większego jest. Wziął na ten duży pelet truskawkowy, zadipowany. Chyba karpik będzie. O. No około kilograma na pewno. Czyli opłacało się kombinować. Już nieważne, czy go wyciągnę, czy nie, to... O. Karp. O, ale grubo.
gigant to nie jest, ale największy z tych dzisiaj. Karpik, one wszystkie takie są nabite, że masakra. Ożarty jak nie wiem, jak pieron. Myślę, że około kilograma spokojnie ma. Odhaczę go i pokażę wam. No i jest taki karpiczek, takiej wielkości. Od razu do wody ląduje. Gigant, mówię, to nie jest, ale cieszy naprawdę. Rewelacja. Pa, kolego. Patrzcie, jak płynie sobie. Grube te karpie takie. Rewelacja. Na pelet truskawkowy taki duży wioł. Jednak może niekoniecznie te małe kulki, może ja błąd robię. No. Ale to rozumiem, jestem mega zadowolony, rewelka. Malutki kroczek będzie. Fajnie go z góry widać. O, ale walczy, nie? Przed chwileczką zarzuciłem. Mówiłem ci, leżało 5 minut. Weszły ci, mówiłem ci, że po prostu ci weszły już teraz. Jeden po drugim. Czerwony kol, o patrz. Zagrzbiet chyba się. Nie. Się zaplątał. Żyłka się zaplątała chyba, ale jest zapięty. Zapięty. Jest. A też patrz jaki grubas. Mały, ale gruby. Mają dobrą tą stówkę. Jakby były stalne. Jak on wygląda? Jakby były stalne dosłownie. No już mu haczyk przyszedł. Tak, on jest zapięty na 100%. Patrz jaki na żarty, aż mu żyły wychodzą. Widzisz? Aż mu żyły. Żyły mu wychodzą. Żarta prosiaki. No. Do ubogi zaraz. Że wiecie na żyły. Jest kolejny karpik. No mały, nic specjalnego. O! Walczy jak duża ryba. Już go widzę. I tutaj znowu założyłem pelet truskawkowy, tylko wymieniłem na świeży i proszę bardzo. Malutki. Patrzcie, na taki pelet bym wziął. Spokojnie by jeszcze dwa razy większy połknął. No taki karpik, tutaj rankę jakąś ma. Być może od żyłki, albo jakiś drapieżnik go pociągnął. No i ten karpik jest tak troszeczkę mniej już wybarwiony niż tamte. I do wody. Patrzcie, chyba mam branie, zaczyna mi się branie na tym. Coś mi pyknęło dwa razy. Albo to było na płynięcie. O nie, żyłka jest cała dobra, żyłka jest cała zluzowana, także chyba. Najprawdopodobniej się coś zacięło. Idę. Zaraz wam pokażę. Mam od razu prośbę, jakbyście powiedzieli, bo ja przyznaję, ja się dopiero uczę tej metody.
co zrobić teraz, żeby większe karpie zaczęły brać, nie? Czy zwiększyć te kulki, czy zwiększyć pelet, czy po prostu jeszcze jakiś inny sposób można to załatwić, żeby po prostu coś większego zaczęło brać. Ubrania są, to mi się podoba. Chłopaki z boku siedzą i tam też jakieś mieli, ale no u mnie ewidentnie po prostu te ryby królują. Maluszek taki mały, to nie ma co, od razu go wypuszczam do wody. Nic specjalnego. Zdrowa rybka, nawet bardzo zdrowa, w doskonałej formie. Pa. Poszedł maluszek. I tak jak mówiłem, jak tu przy tej rybce stałem, tylko jeszcze raz powiem, póki pamiętam, bo później na końcu oczywiście zapomnę. Jakbyście mogli, osoby, które się znają nad metodzie, powiedzieć mi, wytłumaczyć mi jedną rzecz. Dlaczego same takie karpie małe łowię, kroczki? Czy to wynika z tego, że po prostu być może było zarybienie tymi karpiami? Czy to wynika z tego, że inne powinienem zastosować przynęty, czy inną po prostu taktykę może obrać? Czy poszukać raczej innej miejscówki, gdzie ta ryba stoi? Bo tutaj raczej te osoby, które wiem, że łowią większe karpie, no to nie na tym brzegu się ustawiają, tylko no w innych miejscach. No nie będę teraz pokazywał. I jakbyście mogli po prostu powiedzieć na bazie własnych doświadczeń. Przy czym ja zaznaczam, że ja nie chcę się przesiadać na karpiówki, nie chcę łowić na duże kule proteinowe, tylko chcę używać metody, nie? I teraz pytanie takie, co zrobić, żeby większe ryby zachęcić do tego, nie? Jak wiecie, proszę was, napiszcie w komentarzach, będę wdzięczny. Może wyciągnę z tego jakieś wnioski i następny film zobaczycie z troszeczkę większymi tymi karpiami. Dzięki. Jest następny. Chyba karpik. Znowu jakaś malizna będzie. Chociaż próbuję trochę walczyć. A coś takiego. To już chyba będzie ostatni, coś czuję. Tutaj jest ewidentnie przecięty. Albo żyłką, albo tu ugryziony, albo chapnięty. No jak... O, i tu po długości cały. Patrzcie, tu. To, nie, jakiś drapieżnik go musiał walnąć. Patrzcie. To jest praktycznie tu, tu, tu i tu. To żyłka by mu czegoś takiego nie zrobiła. Najprawdopodobniej sum, bo tutaj są sumy. I to konkretne. Także najprawdopodobniej kolegę sum tak. Sum kolegę tak urządził. Chodź. Ale też napchany, patrzcie. Patrzcie, jaki rozbebeszony jest. No ale może się to zagoi, może przeżyje, nie? Szybko go do wody dam, żeby się nie męczył. Pa. Poszedł. No cóż, mój czas już się kończy. Idę chłopakom zanieść zanętę i pelet, bo jeszcze tyle mi zostało. Za dużo sobie rozrobiłem, także szkoda, żeby się zmarnowało. Zobaczymy, jakie efekty mają hrabiowie. No i? Kolejny żywcowy. Nic się nie dzieje kompletnie. Na żywca? Tak, wróciłem na jazgarza. Pięknie, cika. Przesypcie sobie. Tu jest pelet. Big karpa, tu jest ta zanęta z kukurydzą. To jest na karpia taka klejąca zrobiona, wiesz? Okay. Taki namiocik macie. Ja dzisiaj tak przespałem całą robotę. Na krześle? Na tym? Prosto. To wyspany jesteś. No, może godzinę przytrzymałem. 7 karpi zrobiłem. 7? No. No tylko małe wszystkie, takie grube, ale... Ale 7, nie? I pelet w truskawkę dzisiaj, to jest bohater. No właśnie zapytałem się ludzi, żeby mi powiedzieli, co zrobić, żeby teraz już jak biorą na metodę, żeby zrobić, żeby większa ryba. Czy to jest kwestia miejscówki, czy to jest... Większa ryba była w nocy, naprawdę? No to ja mówiłem, że wyście mieli tego amura, nie? Ale ludzie może napiszą, czy to jest właśnie kwestia... Bo nie sądzę, że przynęty, nie sądzę, że zanęty. Nie, no bo... Może miejscówki, nie?
Nie wiem, no zobaczymy. Mały będzie może chodzić, bo taki kroczek on jest głodny cały czas, mi się wydaje, a taki duży to ona... Pogoda też sobie zrobiłaś. Taki duży to już, nie wiem, wpływa na pogodę, to już coś, no... To ty ten pelet z kukurydzą mieszasz? Wszystkim. Aha. Jest konopia w tym. Aha. Kulki, gruby pelet, mniejszy pelet, śmierdziuch. A to zrobiliście teraz coś? Nie. Przez dzień? Jest to takie leszczyka małego, co to miałeś? Leszczyka, no, płotka, leszczy... jakąś malutką. Jelina. Jelina, no. No to jakoś tak się nie przekładałem do spawika zbytnie, nie? Miałem dalej rzucone, ale nie brało. Trzcinkę rzuciłem, bo i coś tam zaczęło dziwać. Talerz się zmyje. Tak, właśnie świeżutko po obiedzie. No, ja jadę na obiad. Ziemniaczki, cebulka, kiełbaska. O kurde. Boczy się spali za bardzo, to jeszcze czeka, aż się wypali węgiel, nie? Nie wiem. Chłopaka, wódeczka, nie? Maciek, daj tą zapłatę. Może za tydzień się zgadamy, to z wami pobaluję. No, pewka. Minęła 14, muszę kończyć. Obiecałem żonie, że będę na godzinę 14. Także zwijam manatki, no jak zwykle, no powiem wam podsumowanie, metoda działa, fakt faktem brakuje mi wiedzy, jak teraz dobrać się do tych większych ryb za pomocą tej metody. Napiszcie, jeżeli wiecie, to prosiłem już wcześniej w komentarzu. Jeżeli film wam się podobał, łapkę w górę. Te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, kliknijcie przycisk subskrybuj, dzięki temu będziecie mieć informacje o nowych filmach. Powiem wam, że czasem takie łowienie w samotności też jest dobre, można sobie odpocząć psychicznie, niesamowicie odpocząłem. Połowiłem karpi, jestem mega zadowolony, szczęśliwy, mogę pracować dalej. Ryby, do następnego. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.